Kochani, w pierwszym odcinku vloga zapraszam Was do hotelu Occidental. Idziemy do recepcji, a później dalej. Kochani, hotel się mieści w miejscowości Morro Hable. Oczywiście na wyspie Fuerteventura. I słuchajcie, jest recepcja. W recepcji też tutaj wszystko jest, co trzeba. Nawet są, słuchajcie, bankomaty. Proszę bardzo, o, i tak sobie idziemy dalej. Moja grupa idzie tutaj w prawo, więc idziemy w prawo. Kochani, parę lat temu w tym hotelu spałem na stade duże, jak go kojarzę. Hotel, słuchajcie, jest duży, na wzgórzu. Troszkę trzeba się nachodzić, ale kiedyś hotel, pamiętam, był w sieci Barcelo, także też dobry serwisik. Czysto, przestrzennie, słuchajcie, bardzo fajnie. I teraz raz, dwa, trzy, kochani, i kamerka Wam pokaże dokładnie, takie, można powiedzieć, centrum tutaj, główny taki punkt hotelu Occidental, proszę bardzo. Tak jak Wam wspominałem, hotel jest tak kaskadowo ułożony, więc troszkę trzeba czasami tutaj poświęcić tego czasu na zejście i wejście. I idziemy dalej. Kochani, to jest taki basen pod kątem dzieci, płytki. Oczywiście ujęcie restauracji też, słuchajcie, tutaj na zewnątrz są stoliki również, proszę. Tu ja zaraz zbadam, słuchajcie, czy woda jest ciepła. A, cieplutka, fajnie, słuchajcie, czyli tak jak Wam wspomniałem, tutaj dużo basenów jest ogrzewanych, także bardzo fajna ogrzewana woda w basenie, także jak nawet schodzi na Kanarach, to przynajmniej baseny są ciepłe, można się fajnie pokąpać. W moim hotelu w promocji było 35 euro, słuchajcie, za tam jakiś zabieg, masaż, i pokazujemy Wam spa. Tak, kochani, jesteśmy w spa. Duszno, fajnie, basenik zaraz Wam pokażę. Proszę, basen duży. Bardzo fajny. Dobra. Kochani, bardzo duża siłownia. Zobaczcie, jeszcze raz pokazuję Wam hotel Occidental w miejscowości Morro Hable. O, tak wyglądają baseny, tutaj centrum. Jeszcze raz ujęcie bez Ola. Słuchajcie, dziewczyny to powiedział, że to jest dla księżniczek, taki pokój dla, proszę, dla dzieci, dla dziewczynek, tak, taki urodzinowy, taki bajer. Nie, to jest pokój dla dzieci, a dla piratów. Pokój dla księżniczek, teraz dla chłopców coś, tak? Brawo. O, słuchajcie, nawet mamy pokój do spania dla niegrzecznych chłopców. Proszę. Słuchajcie, na plaży się schodzi tutaj na dół. Jest ta główna plaża z Morro Hable, bardzo ładna. Tutaj macie też jeszcze ujęcia na to, jak są położone pokoje. Jakie widoki możecie mieć, proszę bardzo. Plusem, słuchajcie, Morro Hable jest to, że to jest taka jedna z większych miejscowości na wyspie Fuerteventura. W Morro Hable macie fajne sklepy, a dla pań mamy super perfumerię z najlepszymi cenami chyba w Europie obecnie. Między innymi chcę tu kupić perfumy dla teściowej. Kochani, a przed nami kolejny hotel. W dzisiejszym odcinku vloga będzie to hotel Occidental Handia Playa. Kochani, to było ujęcie na, tak, główny basen hotelu Occidental Playa, tak? Hotelik, słuchajcie, tu zaraz po lewej stronie ma a la carte restaurację główną. Tutaj zaraz Wam pokażę, o, raz, dwa, trzy. Mam a la carte restaurację tam po lewej. Tu są
Budynek główny, są ci pokoje. Proszę, o. Pani, teraz macie pod filmie ujęcie na główny basen. Fajne ujęcie zrobiłem na nazwę, na budynki. Proszę. Tu, kochani, mamy piękny widok już, jak się schodzi na plażę i kolejny basen w jacuzzi. Pani, kolejnym plusem tego hotelu jest to, że schodząc mam tu taką uliczkę, miasteczko takie związane ze sklepami, barami, marketem, i fajne też jest to, że słuchajcie, na dół tutaj z hotelu można przyjechać taką windą wygodnie na plażę. Ktoś jak lubi, to może po schodach. Moi drodzy, w tym momencie i w tym ujęciu będę wam kończył tego vloga z hotelu Occidental Playa Handia, także trzymajcie się, do zobaczenia, zapraszam na następne vlogi, subskrybujcie kanał i rezerwujcie wakacje na rezerwację mapamitraver.pl. Pa! Do zobaczenia w następnym vlogu. Wasz fan Aleksander.